Hejka, kochani, jak widzicie, stoję pod swoim garażem. Jeszcze nie tym nowym, bardzo bym chciała, tylko pod jeszcze starym, ale nie o tym. Już tak zagaiłam trochę Wam temat, w sumie to już pewnie po tytule widzicie, że jedziemy na naszą działkę i zobaczycie dzisiaj nasz kolejny krok, jaki musimy zrobić, zanim zaczniemy budowę. Mam nadzieję, że już od tego kroku wszystko sprężnie pójdzie i już zaczniemy, wiecie, w szybszym tempie to wszystko robić. No ale wiecie, teraz był wyjazd Marka do Polski, dużo się działo, dużo pracy, dużo wszystkiego. No po prostu musieliśmy jeszcze wszystkie inne rzeczy dookoła zrobić, żeby zacząć już w końcu kolejny krok i kolejne etapy budowy. No ale nic, samochód już hula, więc ja uciekam i widzimy się już na działce. Ale muszę Wam jeszcze pokazać to niebo. Zobaczcie, jakie piękne niebo, zero chmurki. Zero niczego. No zobaczcie, gdzie nie spojrzę, nie ma ani jednej chmurki. Jest po prostu przepiękna pogoda. Temperatura jest troszeczkę niższa, ale powiem Wam, że przez ostatnie dni było naprawdę dość chłodno, ale już, tak jak wiecie, jest 12, pierwsza, dochodzi do 26-27 stopni. Całe szczęście, że nie do 30, do 40, chociaż odczuwalność jest dużo wyższa, no ale... Jest fajnie, podoba mi się ta pogoda, poranki są chłodniejsze, wieczory troszeczkę też, więc już idzie do nas taka jesień, zima, tutaj florycka typowo. No dobra, no to lecimy na działkę. Słuchajcie, jesteśmy teraz na osiedlu, na którym jest dom, który będzie, no można powiedzieć, trochę podobny do naszego domu, więc mam nadzieję, że zaraz mi się uda Wam go pokazać, choć troszkę. I to jest w ogóle takie osiedle, które jak widzicie tam w oddali są nowe budowy, za nami też są nowe budowy, więc tutaj Marek ostro, prężnie działa. Tu Wam jeszcze szybciutko pokażę dom, nad którym Marek teraz pracuje. Zobaczcie, jaki ładniusi jest. I właśnie poszedł tam na spotkanie. I tu są naprawdę takie ładne domy. One mi się tak bardzo podobają. Chodzi mi o bryłę. Bo może wiecie, rozwiązania w środku nie, już tak niekoniecznie. Bardziej mi się podoba nasz dom, ale bryły mi się podobają. I tu rzeczywiście właśnie, tak jak Wam mówiłam wcześniej, jest jeden dom, który zainspirował nas trochę do zmiany bryły naszego domu. Więc mam nadzieję, że zaraz tam podjedziemy i Wam choć troszeczkę coś pokażę. Mareczek teraz Wam pokaże, które domy robił. Bo słuchajcie, bryły tych domów są przepiękne. Ja Wam odsłonię nawet tutaj, znaczy odsunę szybę, żebyście zobaczyli, jak są różne te domy. Ten dom, tak, Marku? Tak. Ten dom. Te akurat nie są jakieś takie wielkie, wielkie te domy, prawda? No one tam mają, może ja wiem, ile ze 4,5 tysiąca square feet. Mhm. Ale zobaczcie, jakie są różne. Ten już jest też całkowicie inaczej tego wygląda. Tego nie robiłem. Ten robił kto inny. Ale ten robiłem tutaj. Tak, ten mi się też bardzo podoba. Mi się właśnie taka bryła bardzo podoba. Mi się patysie. Ale zaraz Wam pokażę dom, który będzie bardzo podobny do naszego domu, nie? Jeśli ten, chodzi o bryłę. Ten robiłem. No i zobaczcie, ten jest też całkowicie inny. Może Was zainspiruje to, jak budujecie dom. Bryły. Tutaj to robiliśmy, tam jakieś pierdoły, poprawki tylko. Mhm. No dobra, tu jeszcze jak widzicie są wolne działki, które będą budowane, bo już Marek mi powiedział, że są kupione i będą zaraz budowane. A... One bardzo drogie teraz są, bo kiedyś oni za nie chcieli, kurde, nie wiem ile, 700 tysięcy za działkę, a teraz a to jest prawie właśnie, 2 miliony. Tak, a to jest dom, który też Marek robił i właśnie ten dom będzie bardzo podobny do naszego domu, nie Marek? No to znaczy tym się wzorowaliśmy, ale nie będzie taki bardzo podobny. No bo... nie, no ale no. Chodzi o to, że no będzie bardziej podobny niż na przykład do tego. No. A czekaj, tutaj też któryś bryła. Robiłem, nie wiem, ten chyba też robiłem. Tak, ten obok. Nie pamiętam. Ten no. Ma bardzo w ogóle, zobaczcie, przed drzwiami bardzo ładne takie dekoracje, bardzo takie klasyczne, jesienne. Ładnie, i te drzwi są bardzo ładne, takie szklane. Szklane, o, a to jest roślina, którą chcemy dać na żywopłot u nas w tym, u nas w nowym domu będzie. Bardzo fajne są tutaj te domy. No. Te są takie już, ten to jest taki bardziej nowoczesny, nie? No tak nie, to wszystko jest takie, kurde, wiesz co, transitional. A, okej. Okay. No. O, ten mi się też podoba. Ja to, wiecie co, lubię te trójkąty. Nie wiem, o co to chodzi. Nie lubię tych prostych, tylko żeby był trójkącik. O, a tutaj też widać, jakby Wam Marek pokazał. Od
otworzył szybę na przykład i wziął bliżej kamerę, to dach. Tak, o ten i ten dom też robiłem tutaj taki. Ale tam nie pokazałeś dachu. Później. Ten dom robiłem. On w ogóle stoi ten dom na trzech działkach. No ten to dom. Jest duży, nie? Tak, bardzo duży jest w środku. No i jest taki bardzo, bardzo oryginalny. Później ten dom też robiłem. To pamiętam nawet na tym domu to chyba byłam tutaj z tak. tego w środku. Tak, tak, tak. Ten jeszcze była ziemia tutaj w ogóle nic no, nie było przed domem. Ten dom robiłem, później ten dom tutaj robiłem. Kurde, ile ja tu narobiłem tych domów tym. Ten dom robiłem. Ten dom robiłem. Ten też jest bardzo ładny. No, ten dom robiłem. Gość miał za mało miejsca, to sobie dokupił działkę tutaj, nie? O tu. Następną, żeby ten. No a teraz ten tutaj na mnie czeka, żeby go. Że też go będziemy robić. I tak. O, ten jest bardzo ładny. Ten jest fajny, tak. Ten mi się podoba. Ten taki klasyczny, typowy, kurde, country. Powiedz Mareczku o naszych planach z domem naszym. Co teraz będzie robione i jakie dalsze plany? Plany są bardzo szerokie. No nie, no teraz idziemy, bo zarosła nam działka. No i co widzieliście? Co widzieliście, dokładnie, bo tam czekaliśmy na te plany, no ale plany już w końcu są zrobione. Więc pan tam dzisiaj ma przyjść, ma to wszystko wykosić, tą całą trawę. Właśnie idziemy zobaczyć, czy oni tam są. Ma skosić to znaczy trawę, bo tam chaszcze i wszystko, nie? Mają wyrównać. Tam mieliśmy dwie takie wielkie góry z korą. Z korą. To też ma to właśnie rozrzucić tam przy części takiej, gdzie nie będzie nic budowane, gdzie trawa pójdzie na to. I no i tyle, nie? I wtedy będą mogli przyjść znowu. Czyli o, ten dom też robiłem tutaj. Tak, dla. Średnio go widać, no, średnio daleko. Go widać. No, mają, znowu mają przyjść ci geodeci chyba, żeby wyznaczyć. Mają przyjść właśnie geodeci, żeby wyznaczyć narożniki domu, gdzie ma być. Tak, dla pana, który ma. Dla pana, który ma później przywieźć nawieść ziemi. Żeby było wiadomo, ile mniej więcej ziemi trzeba, a nie to, że będą. I gdzie konkretnie ma to nawozić, no, prawda? Gdzie ma nawozić, no, a nie to, że oni będą nawozić. Całą działkę. No, dokładnie, całą działkę i bez sensu. Tak, bo już tyle nie potrzebujemy, no, tej dokładnie. Ziemi, prawda? O, a tu dach chyba wymieniająca? Tak. Ale to są takie, wiesz co, to są kondominia takie. Ja kiedyś patrzyłem tutaj, bo tak myślałem nawet, żeby wiesz. Kupić? Żebyśmy kupili tu, no, ale. Kurde, to jest takie małe, a takie ceny, że szok, nie? Tak, tak. Dlatego, że miejscówka. Tak. No tak, bo to jest, wszystko jest, słuchajcie, no ale, no kurczę, w Polsce też tak jest. No, ale tu jest, wiesz co, tu jest taka rzecz też, że zobacz, mieszkasz w tym, mieszkasz... Z kim? Mieszkasz tu, to jest takie, kurde, wiesz, są takie apartamenty, no i tego samego association, Ania, bardzo dużo płacisz. No tak. To jest właśnie cały ból w tym. Tak, tak. No. Dlatego my właśnie zdecydowaliśmy się na budowę domu. Żeby nie było. Żebyśmy nie musieli tego płacić. No ale też chcieliśmy większą działkę, tak? Bardziej być takimi jakby nieuzależnionymi od osiedla też, tak? Nam właśnie teraz tutaj pan wygładza to wszystko, wyrównuje z powrotem, żeby można było wziąć i zacząć nawozić ziemię. No widzicie, już nie ma nawet tych dwóch gór, co były z korą, bo jest to wszystko, prawda, jest to wszystko wyrównane. Słuchajcie, ja muszę sobie w końcu po buty pojechać. Robocze. Nie, Ania, te są fajne, tylko trzeba wziąć metalowe czubki założyć.
Nie, musimy w końcu pojechać, bo jak się już zacznie tutaj, no to w tych butach nie dam rady. Ale w ogóle chciałam pokazać, jakie tutaj są czadowe ważki w ogóle na tej naszej działce. Widzisz to, Marek, jak one tu latają? Strasznie dużo. Ale jak fajnie, tam były takie wielkie trawy. Pamiętasz, jak byliśmy ostatnio? Już to pan wszystko wyrównał. Tu widać teraz nasze drzewa ładne, które zostały. Bardzo się z nich cieszę, bardzo jestem dumna. I w ogóle tam te z tyłu. Super, że one zostały. Fajnie to wygląda. Wiecie, co jest najlepsze? Że jak tu każdego przywozimy jakąś nową osobę, kto jeszcze nie widział tej działki, no to wiecie, no, nikt tak tego nie widzi naszymi oczami, a my zawsze jak tu przyjeżdżamy, to stajemy z Markiem, patrzymy i wiemy konkretnie, jak będzie wyglądał ten dom. Takie już mamy, nie, Marek? No. Tak się wzruszamy tutaj, że wiemy, jak to wszystko będzie dokładnie wyglądać. Ja nawet widzę jakieś pierwsze nocowania, jakieś pierwsze imprezy, jakieś pierwsze nasze święta tutaj. Naprawdę, ja to wszystko oczami wyobraźni widzę i w snach mam codziennie, mi się coś śni zawsze o domu, więc fajne to jest. Fajne jest to, że my to widzimy, nie? Tą naszą tutaj przyszłość i jak to będzie fajnie wyglądać. A cieszę się tym bardziej, że wy będziecie mogli to na bieżąco oglądać, ten proces cały. No, ja już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że już teraz Marku pójdzie to do przodu, co? No mam nadzieję, no wiesz, no. No to proszę pana, tutaj wszystko od pana to zależy. Teraz to słuchajcie, już teraz od Marka wszystko zależy. Bo już wszystko jest gotowe, wszystko jest tak, jak powinno być, więc... To znaczy muszę rękawy zakasać. Tak. Trzymamy, Marku, do ciebie kciuki. Ja ci pomogę. Pojedziemy po buty zaraz. Dobrze. Tutaj, kochani, jakby za naszą działką, o, tutaj jest nasza działka tam, a tutaj za działką już wyrównują całe pole, można powiedzieć. Tu też kiedyś było to wszystko zarośnięte i tutaj właśnie mają budować i osiedla, i sklepy, i wszystko. Tutaj tak się to wszystko rozbudowuje. Całe takie, wiecie, no, osiedle też nowe powstało, więc tutaj naprawdę zaraz będzie bardzo dużo sklepów, tego wszystkiego, więc my tym bardziej się cieszymy, no bo to wszystko będzie blisko nas. Znaczy nie aż tak blisko, bo koło nas to już nic nie wybudują, ale chodzi mi, że nam będzie bliżej do sklepu, do w ogóle jakiegoś takiego, wiecie, życia miastowego, można powiedzieć. Więc fajnie to zaczyna tutaj wyglądać. My się bardzo z tego powodu cieszymy, więc sądzę, że tak za 10 lat to tutaj będzie niezła metropolia. Właśnie, słuchajcie, przyjeżdżamy koło high school i tam jest akurat, kurczę, nic nie widzicie, ale czadowo tam jest, próba orkiestry i cheerleaderek. Wow. I ta, słuchajcie, ta szkoła średnia jest 15 minut od naszego domu, więc kto wie, może kiedyś... Od naszego przyszłego domu. Od naszego przyszłego domu, tak, więc kto wie, może tam moje dzieci będą chodzić, jeszcze w zależności, jakie będą miały, wiecie, no wymogi co do szkoły i jakie będą mieli zainteresowania, bo to też od tego wszystko zależy. A tutaj też, jak widzicie, jest końcówka już takiego głównego osiedla, które tutaj powstało też niedaleko właśnie nas. No i to właśnie ono się tak prężnie tutaj nam rozwija. To jest właściwie to jest miasteczko. Tak, miasteczko, całe. No tak. No. Tak, bo to osiedle to nie jest jedno, bo tam jest parę tych osiedli. To jest chyba city się w ogóle, wiesz. Zresztą ja powiedziałam, że za 10 lat to tutaj będzie niezła metropolia, no, taka, no. Nie? No. Wszyscy się przenoszą tutaj, się uciekają właśnie z tego, stamtąd, wiesz, bardziej w głąb każdy ucieka. Tak. No ale z czym to jest spowodowane? Nie wiem, huraganami może? Może też, no, bo dalej od oceanu, prawda? No. Chociaż też jak tutaj chcesz nad ocean pojechać, to wcale nie jest tak daleko. No nie, jest jeszcze wyżej, fajna korweta jedzie. O, jaka piękna! Dobra, kochani, jedziemy po buty. Jak widzicie, poprzebieraliśmy się trochę. Mi się nawet jakoś zrobiło chłodniej. To znaczy, wy się poprzebierałyście? Poprzebieraliśmy się wszyscy. Znaczy, ja, dzieci, a Marek nie.
No, ale co chciałam powiedzieć, że właśnie mi się zrobiło jakoś tak chłodniej, te wieczory są takie fajniejsze, chłodniejsze. Znaczy wiecie, jest ciepło, no bo umówmy się, jest 27 stopni teraz. Wow. Ale jakoś, nie wiem, ta odczuwalność jest taka trochę inna, zachodzi też słońce, a jak słońce zachodzi, to wtedy też się robi dużo chłodniej. Już też to słońce nie jest takie mocne jak na przykład latem. No nie wiem, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj też odczuwalność na tej Florydzie też jest inna. A wiem, że jak pojedziemy na sklepy, to tam zaraz klima i już w ogóle, kurczę, będzie mi zaraz zimno. Taki zmarzluk jestem, chyba od tarczycy tak po prostu mam, od niedoczynności. No, więc zbliża się zachód słońca, co widać, że już to słoneczko jest niżej. I jedziemy do takich outletów, gdzie jeszcze nie byliśmy ani razu, nie Marek? No jak nie byliśmy? Byliśmy w tych outletach tam w tym? No Sagras Mall to jest. To jest, bo ja wiesz, o których myślałam? Ja myślałam, no, że to są te outlety tam, gdzie była ta kolejka taka drewniana. Nie, Ania, to nie. Nie, 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 nie. Mi się wydawało, że to jest tam właśnie. Nie, to jest Sagras Mall. A już chciałam tu opowiadać wam historię. To tą historię zostaw sobie na kiedy indziej. Tak, działam. No, ten jak serio? Serio? Kurczę, nas straszy. No nic, dobra. Jedziemy i pewnie coś tam też zjemy. Tylko najgorsze jest to, że nie wiadomo, czy tam, kurczę, jest jakieś jedzenie, bo tak jak mi teraz zburzyłeś tą, chyba że pojedziemy do Ikei na obiad. Ale co ci zburzyłem, Aniu? Koncepcję, bo myślałam, że idziemy całkowicie gdzie indziej, jakoś tak nie no kojarzę, tam czy tam jest ten, jedzenie. Tam masz Cheesecake Factory. O, a no tak, tam na zewnątrz. No, kurczę, tam jest widzicie, dużo restauracji. Zakręt jestem. No nic, dobra, to jedziemy, a wy jedziecie z nami. Jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. W ogóle jesteśmy w bardzo fajnych outletach. Polecam wam, jak jesteście na Florydzie i chcecie sobie zrobić zakupy z firmowymi ciuchami, no to tu wam rzeczywiście polecam. Zostawię wam na miarę na dole, bo często się pytacie o różne takie miejsca, więc co? Idziemy. Od razu powiem wam, że pójdziemy tylko i wyłącznie po buty, nie będziemy się kręcić po sklepach, bo Kacper nie bardzo lubi, Wiktoria też, ale jest tu fajna też restauracja, do której też was zabiorę, która jest też warta odwiedzenia, bo jest bardzo ciekawa. Dobra, to idziemy szukać. No są. Nie wiem, czy wiesz, 107,5, nie, bo to są jakieś wyjątkowo duże. No to weź. No akurat kupimy i idziemy. O, no to super. To czekaj, to 7, o, są, nie. 7,5 są. A jak ci się w nich? Nie wiem, bo to są mega wygodne, no bo tu wiesz, te buty muszą być mega wygodne, nie? Kuń traktorki. Mierzę. Ty, słuchaj, Kitus, to może ja pójdę z nimi już, a ty sobie dojdziesz tam, co? Dobra. Przed nami restauracja. Zobaczcie. Dokładnie, nawet mamy wodospad i małpy, i sklep po drodze. I rybki. Ja tu jestem pierwszy raz, ale wiem, że Wikusia tutaj była wcześniej, nie? Z tatą chyba byłaś. Ale ryby, Kacper. I tukany, wszystko tu jest. One się ruszają, słuchajcie, okej? Okay? I ryczą. Ale mój syn zobaczył kogo? King Konga! I ruszają przesłony. Mama,
stęcza, zobacz. Dobra, słuchajcie. Zdrówko. Zdrówko. Jeee. Yeah.